Jak myśliwi wabią bezbronne zwierzęta leśne, a później je zabijają? Zostawiają na polanie kawałki soli, w odległości może 10 metrów od budki. Od ambony, jak oni to hucznie nazywają. Jedna jest bliżej. Tutaj drabina. A druga jest troszkę dalej. Odległość około 10 metrów. Oprócz tego widać, że tutaj są pozostawione jakieś konstrukcje, na których pewnie też są umieszczane smakołyki dla zwierząt, które przychodzą, a myśliwy bez większego problemu z takiej odległości, to nawet rzucając butem, by trafił w zwierzynę. Skandal. A w ambonie wygodne siedzisko. Uchwyty pewnie na zawieszenie pistoletu, czy tam karabinu, czy jak się to nazywa. No skandal. To jest polski związek zabijania zwierząt.